I cały czas poszukuj w swoim ciele miejsc, które gdzieś tam są napięte. Jak ona zakłusowała, to wypuść napięcie w dół, żeby jakby cały czas stymulować stępowanie. Tak. I cofaj pępek, dzięki czemu osadzi ci się bardziej miednica. I staraj się, żeby klatka piersiowa nie leciała do tyłu, tylko raczej brzuch do tyłu, a klatka lekko do przodu, żeby klatka była nad brzuchem, a nie za brzuchem.